Zagrożenie tureckie było w Europie bardzo odczuwalne. Po zdobyciu Konstantynopola w roku 1453 Turcy rozlali się po Bałkanach i zaczęli zagrażać Imperium Habsburskiemu. To zagrożenie było bardzo odczuwalne także w życiu artystycznym i artyści tej miary co Albrecht Dürer zaczęli coraz częściej dawać temu wyraz w swoich dziełach, przedstawiając Turków w negatywnych rolach w swoich wizerunkach religijnych. Jednym z takich jest wspaniały obraz autorstwa Johanna Christiana Ruprechta, będący malarską kopią Męczeństwa 10 tysięcy na górze Ararat autorstwa Dürera. Historia opowiada o tym, jak cesarz rzymski skazał jeden ze swoich legionów, złożonych z chrześcijan, na śmierć za to, że nie oddali mu hołdu jako Bogu. Natomiast Dürer w swoim oryginalnym dziele nieco zafałszował te realia historyczne, przedstawiając w roli oprawcy nie postać ubraną w strój rzymski, ale turecki, z turbanem, w brodzie, niczym dostojnika, niczym władcę tureckiego sułtana. Dał w ten sposób wyraz, podobnie jak wielu innych artystów tej epoki, poczuciu zagrożenia i dawał wyobrażenie oglądającym obraz, że Turcy wchodzący do Europy stanowią poważne zagrożenie dla chrześcijaństwa i dla cywilizacji europejskiej.